Dzień dobry, szanowni państwo. Witam serdecznie na bazie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starachowicach przy ulicy Radomskiej. Witam serdecznie naszych gości, pana marszałka Andrzeja Będkowskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pana Andrzeja Prusia, pana dyrektora Jacka Sułka, który w Urzędzie Marszałkowskim odpowiada za wszystkie programy rozwojowe i wszystkie programy strukturalne, czyli pozyskiwanie przez gminy, samorządy, powiaty środków unijnych w naszym regionie i za rozwój Województwa Świętokrzyskiego. I spotykamy się, żeby powiedzieć o kolejnym projekcie, który będzie realizowany, związanym z rozwojem dla lokalnej społeczności, z rozwojem ekologii w naszym regionie, z zakupami, które będą dokonywane w kolejnych latach, z rekordowymi pieniędzmi, które zostały pozyskane. Dziś pan marszałek z panem przewodniczącym, z panem dyrektorem przywieźli nam bardzo dobre, świeże informacje z dzisiejszego zarządu województwa dotyczące tego, że Starachowice pozyskały ponad 41 milionów złotych dotacji na ekologiczne transport w Starachowicach. Ta dotacja będzie przeznaczona przede wszystkim na zakup 15 autobusów na gaz, z wybudowanie około 12 km ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, a także przebudowę trzech ulic. To jest ulicy Konstytucji 3 Maja, ulicy Parkowej i fragmentu ulicy Partyzantów od ulicy Konstytucji 3 Maja do ulicy Oświatowej. Kolejnym elementem tego projektu będzie wybudowanie stacji ładowania CNG na tej bazie, na której się znajdujemy, jak również zakup rowerów miejskich. To są projekty, które będą realizowane od roku 2020. Zaczniemy od infrastruktury drogowej, ale w kolejnych latach, czyli w 2021 i 2022, będziemy realizowali również budowę ścieżek rowerowych, będziemy realizowali również zakupy. I ten projekt łączy się nierozerwalnie z pierwszymi pieniędzmi, które panowie przekazali jako Urząd Marszałkowski dla Starachowic. To było, przypomnę, 27 milionów złotych dofinansowania. W sumie te projekty dwa, które gmina będzie realizowała jako pod jedną de facto nazwą, czyli ekologiczny transport w Starachowicach, to jest blisko 90 milionów złotych. To są środki rekordowe jak dla naszego miasta. Rekordowe, bo nigdy wcześniej nie udało się pozyskać tak dużej jednostkowej dotacji jak w tym momencie, czyli te 41 milionów. I chciałbym panu marszałkowi, panu przewodniczącemu, panu dyrektorowi, wszystkim współpracownikom z Urzędu Marszałkowskiego serdecznie podziękować, bo to jest projekt, który naprawdę będzie zmieniał Starachowice na lepsze miasto do życia, nie tylko dla mieszkańców, którzy z tego będą korzystali, czyli z transportu niskoemisyjnego, ze ścieżek rowerowych, ale także dla wszystkich tych, którzy do Starachowic przyjeżdżają, w Starachowicach pracują. System ścieżek rowerowych, o którym mówimy, będzie łączył między innymi miejsca, w których ludzie mieszkają, z miejscami, w których pracują, a także miejscami, w których się uczą, bądź gdzie korzystają z instytucji publicznych na terenie naszego miasta. Także to jest ogromny krok dla przyszłości naszego miasta i za to serdecznie dziękuję, panie marszałku. Panie prezydencie, panie przewodniczący, panie dyrektorze, szanowni państwo, faktycznie potwierdzam, że zarząd województwa na dzisiejszym posiedzeniu podjął decyzję o dofinansowaniu tego projektu, o którym wspomniał pan prezydent Materek. To jest działanie 3-4, zielona i efektywna energia i w tym pakiecie mieszczą się te działania, które przebudowują tą infrastrukturę drogową w tym mieście Starachowice, dostosowują ją do użytkowania przez rowerzystów, a jednocześnie komunikacja ta publiczna wzbogacona zostanie o 15 nowoczesnych autobusów zasilonych na paliwo, którym jest gaz ziemny, a więc ta emisja do atmosfery tutaj będzie zdecydowanie ograniczona. I to wszystko się będzie składało na to, że Starachowice będą dołączać do tych właśnie miast, które są przyjemniejsze dla życia, bezpieczniejsze i ta mobilność szeroko rozumiana, tak się poprawi. Tak jak powiedział pan prezydent, ta ilość środków, która tutaj jest zaangażowana w te projekty, jest faktycznie jak na skalę naszego województwa bardzo dużo, bo w tym drugim etapie to 40 ponad milionów z regionalnego programu operacyjnego, 1 200 000 z budżetu państwa i oczywiście wkład własny miasta Starachowice, co daje kwotę ponad 52 milionów. Chciałbym, żeby
za naszymi decyzjami poszły też skuteczne realizacje tego przedsięwzięcia, które jest bardzo ambitne, które wymaga od beneficjentów naprawdę starannego, skrupulatnego realizowania tego projektu. Życzę powodzenia. No ja cieszę się podwójnie, bo po pierwsze dlatego, że kolejna duża transza pieniędzy trafia do ważnego miasta na ziemi świętokrzyskiej, a ta druga radość to dlatego, że trafia do Starachowic, bo to zawsze już będzie bliskie mojemu sercu miasto i tutaj gratuluję panu prezydentowi przede wszystkim dobrych projektów, które do nas trafiają. Tych sum, które pan wymienił na początku, które już tutaj trafiły, tak naprawdę na poprawę jakości życia mieszkańców. To, o czym dzisiaj rozmawiamy, kolejny ważny etap, kwota ponad 40 milionów dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dziękuję panu marszałkowi i zarządowi za przychylenie się do tego, no ale trudno się nie przychylić, kiedy ma się dobry projekt, który tutaj służby pana dyrektora odpowiednio oceniły. Życzę dalszych takich sukcesów. To wszystko, co jako samorząd województwa na terenie ziemi świętokrzyskiej staramy się w taki sposób wspierać, we wszystkich tych elementach zawsze ma się przyczyniać do tego, żeby mieszkańcom chciało się tutaj żyć, żeby też zechcieli tu zostawać, szczególnie ci młodzi ludzie. To ogromny wysiłek, także strategiczny. Dziś samorząd województwa pracuje już bardzo intensywnie nad tym, co w kolejnej perspektywie finansowej. Także dziękuję tutaj samorządowi miasta Starachowice, panu prezydentowi za te uwagi, które już trafiły do prac nad strategią rozwoju województwa. Mocno w to wierzę, że przełożą się one też na konkretne działania już w tej nowej perspektywie finansowej. No i cóż, życzę więcej takich rzeczy. Wiem skądinąd, że pan prezydent też szykuje się do kolejnych takich podobnych projektów. No życzę tego, żeby się też udało je dobrze tutaj przeprowadzić poprzez te wszystkie procedury w samorządzie województwa. Jako radny województwa, także stąd ze Starachowic, jestem tutaj do dyspozycji, ale to wsparcie przy dobrych projektach to jest naprawdę znikoma część tego sukcesu. Bardzo się z tego cieszę. Życzę, aby te dalsze projekty, które samorząd Starachowic planuje, aby równie dobrze i skutecznie zostały przeprowadzone. Dziękuję. Proszę Państwa, rzeczywiście projekty Starachowic charakteryzują się zwykle dobrą jakością, zwykle wysoką wartością, tak, i pewną kompleksowością. I ten projekt, który tutaj dzisiaj zarząd dofinansowuje, rzeczywiście jest projektem kompleksowym, bo to nie tylko zakup autobusów niskoemisyjnych, ale również ścieżki rowerowe, to również przebudowa kilku skrzyżowań. Bardzo często gminy zgłaszają się do nas z takimi indywidualnymi potrzebami. My zawsze zachęcamy do tego, żeby przygotowywać kompleksowe, duże projekty, które rozwiązują jakiś konkretny problem. Tu rzeczywiście w tym projekcie kilka elementów powstaje. Ten projekt jest też komplementarny z innym projektem z RPO dotyczącym przebudowy bazy, którą widzimy tutaj, MZK. Tak? W związku z czym, proszę Państwa, zachęcam też za Państwa pośrednictwem samorządy inne w regionie świętokrzyskim, żeby przygotowywały takie kompleksowe projekty. Co prawda środki z RPO już są na ukończeniu, tam już zbyt wiele pieniędzy nie zostało, ale w tym roku programujemy już nową perspektywę i to będzie jeden z priorytetów. Strategia niskoemisyjna, projekty kompleksowe, które rozwiązują, zwłaszcza w miastach średniej wielkości, które mają najwięcej problemów z tym związanych, połączenie zakupu niskoemisyjnego taboru z przebudową kluczowych węzłów komunikacyjnych, jak również z ścieżkami rowerowymi, zakupem rowerów i wszystkim, co służy przesiadaniu się mieszkańców z samochodów prywatnych na transport publiczny, czy też na rowery. Zachęcamy Państwa jako samorządy do realizowania takich projektów.